Święty Szarbel do Manueli Strak w dniu 22 października 2024 roku. Manuela pozdrawia świętego Szarbela. Święty Szarbel mówi ostrożnie, przerywając zdania milczeniem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Umiłowani przez Pana. Duch Boży wieje i wieje w ludziach, których serca są otwarte. Zachód zdaje się zapominać o istnieniu Boga, niebiańskiego majestatu. Ludzie są uwikłani w swoje własne namiętności i chcą je narzucać innym jako rozkaz. Odległość od Boga jest wielka, a grzechy kulminują w wojnach. Módlmy się o pokój. Wojna jest objawieniem grzechu. Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie żyli w pokoju. Oczyśćcie swoje serca. Przyczyną tego jest grzech połączony z arogancją i niechęcią do służby. Jestem sługą Jego Wysokości. Módlcie się dużo. Pobłogosławię Cię razem z księdzem. Uważajcie, aby duch ucisku Was nie zwiódł i dbajcie o uświęcenie Waszego życia. Brak miłości zatwardza serca. 28 października 2024 roku Święty Ojciec Pio mówi nam: Dzieci Boże, dlaczego ta nędza na świecie i nie znajdujecie odpowiedzi? Wiele słów jest wypowiadanych bardzo pobożnie i jest też dużo modlitwy, ale czy wszystko jest również doświadczane w Waszych sercach? Ważne jest, abyście uznali, że jesteście kochani przez Boga. Ważne jest, abyście wiedzieli, że jesteście dziećmi Bożymi. Martwicie się o światowe tożsamości i popełniacie błąd w tym procesie. Czy kiedykolwiek pytaliście siebie, czy to podoba się Bogu? Diabeł, żałosny, nieszczęsny, próbuje Was zmylić, mówiąc: bądźcie panami siebie i swojego życia. Rządźcie, a nie służcie, ale Wasze życie jest krótkie. I co się stanie, gdy spotkacie Pana w wieczności? Czy nie macie tylko jednej tożsamości, która istnieje w wieczności? Ta tożsamość to bycie dziećmi Boga. Istnieje na wieczność, podczas gdy wszystko inne się rozpada. Miłość, którą nosicie do Boga w swoich sercach, będzie trwać wiecznie. Wszystko inne jest tylko prochem. Wszystko inne jest oszustwem diabła. Wiele matek woła do mnie, zaniepokojonych o swoje dzieci, a ja wołam do nich: módlcie się i nie poddawajcie się. Włączcie wasze dzieci do świętej ofiary mszy. Złóżcie ją za nie i poświęćcie je Najświętszej Maryi Pannie. Módlcie się i nie poddawajcie się. To jest ważne w tym czasie udręki. To jest ważne, aby wy i wasze dzieci miały przyszłość. Pan was kocha i ma nad wami litość. Ale to wy powinniście wołać do Niego i możecie wszystko zmienić. Pamiętajcie o tym. Obudź się ze snu. Chcę połączyć moje błogosławieństwo z błogosławieństwem księdza. Pamiętaj, Bóg daje ci pocieszenie.